Dzisiaj Agata się kręci w stylach wokół świąt, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia wielkimi krokami, więc trochę zmieniamy nastrój naszych spotkań i biegniemy do Pauliny Krupińskiej, która na pewno jest w przedświątecznym wirze między Warszawą a Zakopanem. Nie tak dawno rozmawiałyśmy, chociaż wiesz co? To właściwie było dawno, bo to było latem. Zobacz, jak ten czas minął, a ja mam wrażenie, że to było przed chwilą. Jak ten czas zupełnie inaczej płynie. Powiedz, jak on płynie dla ciebie w tym przedświątecznym wirze? Jak on płynie? Cześć kochana w ogóle. Powiem ci szczerze, że tak naprawdę ja nie jestem tą osobą, która się daje w ten pęd wpędzić. Ja co to bardzo... znaczy? To jakieś cudowne słowa teraz padły. Padły takie, bo ja lubię mieć komfort psychiczny, ja lubię mieć pokój w serduchu, który jest tak niezwykle ważny, a i nie daje się złapać na te światełka, na te prezenty, na te renifery, na tego Mikołaja. Jednak dla mnie te święta to troszeczkę jest coś innego niż święta świętego Mikołaja, renifera i bałwana. Tylko bardziej gdzieś tam, może to brzmi tak sztampowo i tak górnolotnie, ale gdzieś tam w tym czasie myślę o ludziach, którzy mają trochę gorzej niż ja i moja rodzina. I już parę ładnych lat temu przestałam zabiegać o prezenty, bo niepotrzebne są mi zbędne kolejne gadżety, bibeloty, kolejny bryloczek, kolejna płyta, kolejna wiesz, świeczuszka, filiżanka, bo ja to wszystko po prostu mam. I zawsze to był niesamowity problem dla moich rodziców, co mi można kupić, bo ja już wszystko mam. Co można kupić Sebastianowi? On już też wszystko ma. I tak sobie uzgodniliśmy jakiś czas temu z moimi rodzicami, że my sobie nie kupujemy prezentów, że kupujemy tylko i wyłącznie dzieciom, to są prezenty od aniołka, bo na przykład na Podhalu prezenty głównie przynosi się 6 grudnia, w dzień świętego Mikołaja i tam jest to święto obchodzone. I w momencie, wiesz, kiedy ja poznałam mojego męża, to ja się w ogóle zderzyłam z zupełnie inną rzeczywistością. Ja mówię, jak to na świętego Mikołaja? To był zawsze drobiazg, jakieś tam mandarynki, czekolada. I wszystko w bucie rano przy łóżku. Tak, dokładnie. Albo pod poduszką, tak, niby święty Mikołaj coś podrzucił, ale to był zawsze drobiazg. Z kolei na Podhalu, to ten dzień świętego Mikołaja, 6 grudnia, wtedy najbardziej się obdarowywuje dzieci i wtedy są już takie konkretne prezenty. A załóżmy na Wigilię, to przynosi coś aniołek drobnego, albo zazwyczaj mój mąż powiedział, że nic się nie dostawało na święta Bożego Narodzenia i na Wigilię. To było dla mnie w ogóle, wiesz, ja doznałam szoku w wieku 27-28 lat, jak poznałam mojego męża. I... Jak wyglądają, powiedz mi Paulina, święta w twojej rodzinie zakopiańskiej? Muszę to rozdzielić, bo zawsze Wigilię, na nieszczęście mojego męża, może i szczęście, spędzamy tutaj pod Warszawą u moich rodziców. Śmieszne i zabawne jest bardzo to, ten fakt, że mój mąż tak chcąc zachować tradycje podhalańskie, ubiera się na pasterkę, słuchaj, i idzie normalnie tutaj na Mazowszu w stroju góralskim na pasterkę, żeby jego dzieci widziały tradycje i strój podhalański. To wiesz co, mi się wydaje, że to jest też o przynależności, o czymś, co jest bardzo ważne, to wspaniałe, co robi Sebastian. Ciekawa jestem, jak reagują ludzie w kościele. Widząc go, no dosyć, nie dość, że Sebastian zabawna to jest jeszcze w góralskim stroju ubrany. To jest dosyć zabawna sytuacja, zawsze dlatego stajemy na końcu kościoła, żeby nie rzucać się w oczy. A jak ty się ubierasz, jeżeli można o to zapytać? Bo ja wiem, że to jest mało istotne, ale To jest w ogóle najśmieszniejsze, że on na Mazowszu na Wigilię, którą spędzamy u moich rodziców, z moimi rodzicami i z moim bratem i jego rodziną, ubiera się po góralsku, po czym ja jadę na Podhale, a on już jest w cywilnym stroju, a ja z kolei zakładam stroje góralskie i potrafię w Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt, czyli święto Szczepana, pójść po góralsku ubrana do kościoła, a jego mama i on, którzy są rodowitymi góralami, idą w strojach zwykłych. I to jest w ogóle najbardziej abstrakcyjne. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że ja to rozumiem, bo tam oni są u siebie, nie muszą niczego udowadniać. Natomiast na Mazowszu Sebastian potrzebuje być może tej mocniejszej identyfikacji, żeby pokazać, gdzie są jego korzenie. Tak, tak. Znaczy wiesz, ja pamiętam, że on pierwszą Wigilię, jak się urodziła Tośka, ona jeszcze nie była świadoma, bo miała niecałe pół roczku. Wtedy tak siedział w tej koszuli i w tych dżinsach i powiedział, o nie, ja za rok już idę po góralsku. Moje dziecko musi się oswajać z tym faktem, że ma tatę górala. Ja nie mogę tej tradycji gdzieś tam zniszczyć.
to jest taka bezcenna wartość dodana dla tych dzieci, że one dostają dodatkowo jakąś kulturę, jakąś tradycję, która jest z dziada, pradziada. Ja się w tej tradycji już wcześniej kiedyś też rozmawiałyśmy o tym, super odnalazłam. Dzięki temu ja w ogóle mówię tak, wielkie tak, takim wiesz, symbolom i takim tradycjom u mnie w domu tutaj na Mazowszu, u moich rodziców. Zapytam cię jeszcze raz o to, jak wyglądają te święta w twojej zakopiańskiej rodzinie. Czy masz poczucie, że to jest inna celebracja niż ta, do której ty przywykłaś, w której ty wyrosłaś? Ja wyrosłam... Czy może są, czy jest coś, co was łączy, czy jest coś wspólnego? Jest bardzo dużo wspólnych tych cech, dlatego że ja też zawsze spędzałam święta w takim dużym rodzinnym gronie, bo mamy po prostu dużą rodzinę, moja mama ma duże rodzeństwo, mój tata ma duże rodzeństwa i zawsze jak jeździliśmy do dziadków na wieś i na wsi też się te tradycje obchodzi inaczej. Tam się bardzo przykuwa uwagę do tych tradycji, do tych konkretnych 12 potraw, do tego sianka pod obrusem, do potem dania zwierzętom, podzielenia się opłatkiem ze zwierzętami, dania tych resztek z kolacji wigilijnej zwierzętom. Potem załóżmy 26 w Dzień Świętego Szczepana, kiedy idzie się i zboże zanosi się do kościoła, żeby tam ksiądz poświęcił, wtedy będą na wiosnę, kiedy się te zboża zasadza, to będą lepsze plony i taki dobrostan konkretniejszy, jeżeli chodzi o uprawy. I ja miałam bardzo dużo wspólnych takich symboli i tradycji, takie jakie są na Podhalu, będąc po prostu u dziadków na wsi na Mazowszu. Rozumiesz, jest tam 450 kilometrów, a tak jak pojechałam na Podhale, to prawie jakbym nic innego nowego nie odkryła, oprócz tak zwanych podłazów. Podłazy zaczynają się po pasterce, wtedy kiedy kawalerowie ubrani w stroje góralskie chodzą do domów kobiet, które im się podobają, no, to są kawalerowie, to są panny w takim wypadku, jak to musi wyglądać, i rozsypują zboże, owies na tych domowników, zaczynają śpiewać różne przyśpiewki i wtedy trzeba ich w jakiś sposób ugościć. Pukają do tych drzwi, w których domach te kobiety, te ich wybranki serca się znajdują. No są tacy, którzy pukają do wielu drzwi. Opowiadał ci o tym Sebastian, on łaził na tych podłazach. To ja byłam świadkiem, kiedy spędzaliśmy święta Boże Narodzenie, bo tak jak Wigilię spędzamy tutaj, od razu pierwszy dzień świąt jedziemy tam do jego rodziny. Kiedy ja byłam właśnie u jego siostry w domu, oni mają taki piękny pensjonat pod Lipkami, niedaleko centrum Zakopanego. I tam faktycznie, jak Sebastiana siostrzenica, wtedy no, mając 18-19, no już teraz no, tam 20 parę lat, już ma chłopaka i jest w stałym związku, ma narzeczonego, ale do nich też przychodzili ci kawalerowie i te przyśpiewki różne śpiewali. To było dosyć dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Wiesz co, mi się wydaje, że Sebastian najbardziej tęskni za tą pasterką, która jest taka niezwykła, kiedy ten kościół taki po prostu nagle staje się ogromny w tym śpiewie. To jest tak, że w tych kościołach warszawskich tu na Mazowszu nie śpiewa się tak, jak śpiewa się na Podhalu. Tam cały kościół po prostu śpiewa, tam wszyscy potrafią śpiewać i robi to niesamowite wrażenie. I w momencie, kiedy my już tam przyjeżdżamy, to też zaczynamy to kolędowanie. I przychodzą do nas różni przyjaciele, albo odwiedzamy rodziny Sebastiana i to kolędowanie zaczyna się tak naprawdę 26 grudnia, czyli w Dzień Świętego Szczepana i wtedy też kolędnicy przebrani za Maryję, za Józefa, za różne anioły, diabełki, za Jezuska. Przychodzą takie dzieci, które są uczone różnych takich góralskich pastorałek, to się nazywa, poczekaj, jak to się nazywało? Kontycek to są takie pastorałki właśnie, których rodzice uczą dzieciaków i te dzieciaki chodzą po tych domach, różne przedstawienia odgrywają albo śpiewają te pastorałki, no i zazwyczaj proszą o pieniądze, mają kapelusz albo wrzuca się im słodycze. Więc jak trafią do takich dobrych domów, to rokrocznie pukają do konkretnych parów, już nie muszą wiesz, chodzić parę dni. Pamiętasz uczucia, które miałaś podczas pierwszych świąt z Sebastianem, kiedy byliście już oficjalną parą, kiedy byliście na początku waszej drogi, no i te rodziny w jakiś sposób musiały was przyjąć, pobłogosławić, przyjrzeć się, jak wygląda ta para. To taki czasami bardzo trudny
moment dla młodych ludzi, kiedy są pod takim obstrzałem. Pamiętasz ten obstrzał świąteczny? Tak, pamiętam, słuchaj, no bo jak myśmy się zaczęli spotykać, ja zaraz później, pół roku później zaszłam w ciążę i też święta to był czas, kiedy powiedzieliśmy naszym rodzinom, że jesteśmy razem w ciąży. I podczas to w ogóle był... właśnie świąt Bożego Narodzenia, tak, powiedzieliście, tak, o tym? Tak, tak. I trzymaliście to właśnie jako na prezent świąteczny? Tak, tak. I to były takie, nie, chociaż nawet nie wiem, czy moim rodzicom ciut wcześniej jakoś nie powiedzieliśmy. Czy całej rodzinie potem nie mówiliśmy, bo to był też dopiero jakiś tam początek, ale pamiętam, że tak. No te święta były takie jakieś niezwykłe, ale wiesz, co mnie najbardziej zawsze w tych świętach takich rodzinnych porusza? To wspólne kolędowanie. Jak Sebastian bierze skrzypce, i my wspólnie śpiewamy kolędy, które tak niesamowicie jednoczą. Nie trzeba tak naprawdę nic niezwykłego robić, nie trzeba obdarowywać się tymi prezentami, bo to nie o to chodzi, chodzi o ten wspólny czas. A wiesz, że w tym roku no, te święta będą inne niż wszystkie i dla większości osób, a szczególnie tych starszych, one na pewno będą bardziej samotne. A ludzie starsi muszą się czuć potrzebni i to będzie niezwykle trudne to wszystko logistycznie dla tych rodzin zorganizować, żeby jakoś każdy nie poczuł się samotny w te święta. Powiem ci, że podziwiam seniorów, podziwiam ludzi starszych. Przed nimi naprawdę no, niezwykłe wyzwanie, ale... Ale wiesz, nie tylko przed seniorami, Paulina, przed ludźmi, którzy są sami, którzy przez cały rok komunikują się z bliskimi poprzez ekran komputera albo telefonu. To jest zupełnie nowe doświadczenie, po prostu nie wyobrażam sobie tego, jak my w ogóle przechodzimy przez to od marca. To jest coś niesamowitego, co się z nami dzieje. My tak potrzebujemy dotyku, my tak potrzebujemy, wiesz, smyrać się na ulicy, jak przechodzimy, szturchać, już on niedługo nie będzie, wiesz, minęło już tyle czasu, odkąd my mijamy się, nie patrząc sobie w oczy. Wiesz, no bo widzisz maskę, nawet nie wiesz, kto idzie. I to jest tak dla mnie uderzające, że wydaje mi się, że po paru miesiącach nam nawet będzie to szturchanie, będziemy marzyć o tym, żeby nas ktoś szturchał na ulicy, żebyśmy byli w jakimś tłumie. A powiedz, tak, powiedz Paulino, energetycznie. Co ten rok zmienił w tobie? Czego cię nauczył? Czego się o sobie dowiedziałaś? Na pewno dowiedziałam się, że to, jaką drogę obrałam, tak jak ci na samym początku powiedziałam, że to nie chodzi o te światełka, o te prezenty, tylko że przez ten rok zrozumiałam, że jednak ci ludzie, którymi się otaczamy, są najważniejsi i że zdrowie to jest coś też bezcennego, że jak ma się rodzinę i zdrowie, to jest największe szczęście świata. I wiesz, i to znowu są takie proste słowa, ale w tym czasie od marca tego roku do teraz pokazał ten czas właśnie, że to jest najważniejsze. Absolutnie nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i rodzina. I mimo, że tak trudno te relacje utrzymać teraz i tak trudno nie być nerwowym i tak trudno być takim uchachanym, roześmianym, no bo przecież sytuacja jest trudna dla wielu rodzin, czy to finansowa, czy to jeżeli chodzi o te widywanie się, to my walczymy o coś, bo mamy nadzieję, że jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie i to, tylko zastanawiam się, ile nam jeszcze siły wystarczy. Na pewno ten rok też zmienił twoją sytuację rodzinną, wbrew pozorom, bo zaczęłaś pracować w Dzień Dobry TVN. Zaczęłaś jeździć między Warszawą a Zakopanem dużo intensywniej niż poprzednio. A domyślam się, że Sebastian siedzi z dziećmi. Dokładnie tak jest. On mówi, no bo on znowu dla odmiany przestał koncertować. On mówi, Paula, od marca jestem kurem domowym. Ale wiesz co? On może od czasu do czasu coś tam powie, wtrąci, że jestem zmęczony, ale wystarczy czasem jeden dzień bez dzieci, kiedy on sobie pójdzie, bo bardzo dużo zaczął sportu uprawiać w trakcie tego czasu i zresetuje sobie głowę i jest już od razu naładowany bateriami. I powiem ci, że ja bardzo doceniłam jego obecność. Bardzo doceniłam jego obecność. I wcześniej on był bardzo zaangażowanym ojcem i nie mogę powiedzieć, że w ogóle nasz związek nie był partnerski, bo był absolutnie partnerski. I on wstawał do dzieci, on z tymi dziećmi chodził na spacery, i on te dzieci usypiał i je kąpał. Jakby myśmy
normalnie we dwójkę te dzieci chowali od samego początku, ale teraz, przyznam z ręką na sercu, on jest bardziej zaangażowany w to. On, wiesz, Tośkę przedwczoraj zabrał na narty, wczoraj z nią był na łyżwach, każdego dnia on im organizuje, animuje te nasze dzieciaki. A to ja jestem animatorem społeczno-kulturowym z wykształcenia, a to mój mąż nagle od marca jest animatorem, a ja jestem jakby tą osobą, która do tej pracy dojeżdża. To nie jest też tak, że my żyjemy między Zakopanem a Warszawą. Jeżeli jest przedszkole i dzieciaki chodzą do przedszkola, to naszym miejscem docelowym jest Warszawa, a kiedy tylko mamy wolne, uciekamy do Zakopanego. Ale teraz w takim okresie, kiedy tam już spada śnieg, jest co robić z tymi dzieciakami, to zdecydowanie wolimy być tam niż tutaj w Warszawie, gdzie jest tak troszeczkę szaroburo. A co będzie, kiedy dzieci pójdą do szkoły? Myślałaś o tym? Matko. No, znaczy nasze plany były takie, żebyśmy się tam po prostu przeprowadzili w momencie, kiedy Tosia, czyli nasze starsze dziecko, będzie miało pójść do szkoły. Chociaż jeżeli byśmy chcieli się przeprowadzić, a Tosia pójdzie do szkoły za półtora roku, bo za rok będzie zerówka i potem pierwsza klasa, to musielibyśmy już zacząć budować tak zwaną chałupę. A tu jeszcze powiem Ci, cały czas pandemii przez pół roku prosiłam Sobek, no narysuj tą chałupę. On nam narysował kuzynce, kuzynki dom już stoi. Narysował kuzynowi, a nasz, no widzisz, jakoś się nie spieszy. Więc no mam nadzieję, że prędzej czy później to się stanie i wydarzy. Chociaż powiem Ci, że jak kiedyś byłam takim chojrakiem i właśnie doceniłam też na początku tej pandemii to Zakopane, ten kawałek ziemi, tą przestrzeń, tą naturę i to coś, wiesz, że ta przestrzeń Cię nie ogranicza, tak jak w mieszkaniach w Warszawie, to im bliżej tego momentu, im bliżej by tej przeprowadzki, to tym bardziej mentalnie się boję i już nie jestem taką bohaterką i taka odważna. Jednak ta perspektywa tych takich dojazdów długich, no chyba że zrobią zakopiankę do tego czasu, to będzie lepiej, ale ta perspektywa tych długich dojazdów no jakoś jest dla mnie na ten moment przerażająca. Jakim jesteście teraz małżeństwem po tych latach bycia razem i po tym wszystkim, czego doświadczyliście? Gdybyś miała spojrzeć na siebie sprzed paru lat i teraz, co Was najbardziej łączy? Co Was buduje? Wiesz co Was kręci? Ja uważam, że my jako para z roku na rok, to jest w ogóle dla mnie bardzo dziwne, że ja doświadczyłam takiego momentu, że mogę powiedzieć, że prawie po tych 7 latach my jesteśmy coraz lepszym związkiem. My się coraz lepiej znamy. I jaka ja bym była głupia, jak ja bym się poddała, tak jak w każdym związku się poddajesz, bo zaczyna Ci coś nie pasować u danej osoby. Nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi, którzy po prostu pasują co do centymetra do nas. I ja bym była taka głupia, jakbym, wiesz, na jakimś tam innym etapie pomyślała sobie, Boże, jaki ten Sebastian jest na przykład ciężki, jaki ten Sebastian, wiesz, jest trudny przez to, że jest artystą, że on ma swój świat, że jest czasem wycofany, że jest czasem zamknięty. A wiesz, jak ja w momencie, kiedy tak mam dużo bodźców wokół siebie, jak ja to doceniam, że on jest taki zamknięty, że on ma ten swój świat, bo on jest takim genialnym buforem dla mnie, bo w momencie, kiedy ja tego wszystkiego mam tak dużo naokoło, i dzieci, i praca, i tutaj ktoś prosi, a Paulina przyjdź tu, a zrób ten projekt, to on tak przychodzi, jak ja mówię, o Jezu, wiesz co, ten powiedział to, i on tak, naprawdę? I już mi wszystko po prostu, wiesz, to całe ciśnienie, to całe... Ale wiesz co, Paulina, tak masz taki moment życia bardzo intensywny, niezależnie od wszystkiego, to jest tak, że trudno jest znaleźć przestrzeń na chwilę oddechu tylko dla siebie. Łapiesz to z Sebastianem? Nie ucieka Ci to? Nie ucieka mi to, dlatego że jak na przykład ja jutro skończę dyżur, bo my mamy tak dyżury teraz, powiem Ci, że bardzo komfortowe jestem w sytuacji, bo mamy dyżury dwudniowe, potem mamy 8 dni przerwy, 2 dni dyżuru, kolejne 8 dni przerwy, więc tak naprawdę pracujemy 6 dni w miesiącu, jeżeli chodzi o dzień dobry. W momencie, kiedy nie wiem, jakaś para choruje albo jest jakaś indyspozycja, no to się wie, to jakoś się zamieniamy i ten grafik jest ruchomy, ale to jest bardzo komfortowa sytuacja. Byłabym naprawdę jakaś głupia i niewdzięczna, gdybym nie doceniła możliwości, że ja pracuję 6 dni i mam jeszcze absolutnie tak dużo czasu na inne projekty i przede wszystkim na dzieci, bo ja nie lubię, Agato, być tak bardzo zajętą osobą. Ja cenię sobie ten komfort i cenię sobie czasem leżenie na kanapie w piżamie przez cały dzień. To jest tak dla mnie ważne, żeby mieć ten komfort psychiczny, że ja nic nie robię. Kiedyś, jeszcze jak
parę lat temu, a może nawet w zeszłym roku bym powiedziała, Boże, jaka tragedia, Jezu Krupińska, weź się ogarnij, tyle minut, tyle godzin przeleciało Ci, tyle dni przez palce. Skąd ja to znam? Miałaś, tak? A, oczywiście. Tak. I ja w pewnym momencie powiedziałam, nie, ja zwariuję, bo wiesz, ja na tyle jestem, wydaje mi się, dobrym obserwatorem, że ja podpatruję inne osoby i ja mówię, ja nie chcę być w tym miejscu. No, nie za wszelką cenę. No bo mówię, do czego ja dążę? Po co ja żyję w tym pędzie? Przecież to jest bez sensu. Co, kolejny projekt, kolejna torebka, nie wiem, kolejna kreacja, kolejne mieszkanie, kolejna inwestycja? Matko Boska, a mi życie, dzieci dorosną, ja nawet nie będę pamiętała, co one robiły. Wiesz, ja chcę być tu i teraz. To jest tak dla mnie ważne. Jeszcze pandemia pokazała, że wiesz, dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Dzisiaj masz tą pracę, jutro jej nie masz. I to, co się trzyma, to zdrowie. A zdrowie psychiczne też jest bardzo ważne. Ta równowaga, ten balans życiowy. A jakie są najpiękniejsze chwile twoje z Sebastianem, takie tylko wasze? Kiedy na przykład moi rodzice, dziadkowie zabierają dzieci na weekend i my potrafimy naprawdę do południa nic nie robić. I leżymy na dywanie, nawet nie na kanapie, tylko na dywanie, mam taki mięciusi dywan, słuchaj, i sobie po prostu leżymy i oglądamy jakieś filmy, jakieś programy i to jest taki komfort. Idziemy sobie wtedy razem na przykład na obiad, no teraz bierzemy na wynos, zamawiamy sobie coś do jedzenia i my nie robimy nic niezwykłego, a to jest tak niezwykłe dla mnie. I ja tak doceniam ten czas sam na sam. I drugą rzeczą, którą mogę powiedzieć, która jest też dla mnie tak niezwykle ważna, to wtedy, kiedy mamy możliwość spędzania czasu na wspólnych pasjach, czyli na przykład wypady na narty. No teraz COVID nam znowu pokrzyżował. Sebastian, słuchaj, się szykował na te narty, po prostu jeszcze nadzieja była w tych nartach. On mówi, Boże, jeszcze robię formę, bo pojadę na narty, chociaż mi wyciągów nie zamknął. No i patrz, zamknęli te wyciągi, więc żyję możliwością, no, że... No, wiesz, na nowym... specjalne życzenie bardzo ważnego pana, wyciągi otwarte. Ale tylko hotele zamknięte, ale wy macie własną chatę, więc nie macie problemu z hotelem. Ale Sebastian tak jeździ na nartach, że dla niego wyciągi tutaj w Polsce, to wiesz, to nie pojeździ biedak, no nie pojeździ. To jest. Jaki jest najpiękniejszy komplement, który od niego usłyszałaś? Jaki jest najpiękniejszy komplement? Słuchaj, no najpiękniejszy komplement to nawet nie jest tak, że może bezpośrednio on mi to mówi, ale jak słyszę, jak mówi to wśród znajomych, że wniosłam światło do jego życia. Pięknie. No, ale jest mówi... to coś takiego. A nie mówi tego tobie? Znaczy wiesz, bo to jest tak, ojeju, no tak, to wiesz, jakby to brzmiało, tak troszeczkę dziwnie, bo Sebastian na przykład, ja sobie, wiesz, tam z nim rozmawiam, mówimy, ja mówię, Boże, Sebastian, ty mi chociaż powiedz, że mnie nie lubisz, ale daj znać, coś powiedz, bo ty tak milczysz, nie? A on mówi, okej, ja cię czasem nie lubię, dobra, ale cię kocham, nie? Ale cię czasem nie lubię, wkurzasz mnie. I ja mam dokładnie to samo. Ja tak naprawdę doceniam to, że on to robi w czynach, a nie koniecznie w słowach. Ja go z każdym rokiem zmieniam, ja go z każdym rokiem otwieram. Bo musisz wiedzieć, że ja wzięłam sobie człowieka bardzo zamkniętego na męża. On nie jest taki jak ja, wiesz, że tu po prostu, tu się uśmiechnie. To musi być bardzo trudne. Teraz jak, bardzo trudne? Jak o tym opowiadasz, to próbuję sobie to wyobrazić. Dla osób, które lubią komunikację, które potrzebują zwrotnych informacji, ktoś, kto niewiele mówi, bądź nic nie mówi, mój młodszy syn taki jest. Mhm. Ja wiem, jakie to jest trudne. Że czasami jest tak, że on potrafi, nie wiem, 3-4 godziny milczeć w domu, zanim ja coś z niego wyciągnę. Najpierw musi być zupa pomidorowa, potem musi być chwila poleżenia na kanapie, ale najlepiej przyśnięcie. Potem jak Tadek otworzy jedno oko, to ja wiem, że może jest przestrzeń do rozmowy, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Ale widzisz, i myślę sobie, że dziewczynie, z którą spędza życie, jego żonie, nie jest łatwo. Ale powiedziałeś ważną rzecz, zanim nie zje zupy pomidorowej, tak, zanim nie zrobisz jakichś tam rytuałów, to on się otwiera. Ja już też nauczyłam się tego życia. I teraz wrócę do tego pytania, które wcześniej, jakim my jesteśmy związkiem z perspektywy tych lat. Ja się nauczyłam czytać mojego męża jak mapę. On mi daje wskazówki, on mi dał przez te lata wskazówki i dla mnie to jest absolutnie proste. Ja wiem, w momencie, kiedy on na przykład wraca z koncertu, to przez pół godziny nic do niego nie mówię. Nie proszę go teraz, Boże, wyrzuć śmieci, zrób to, a weź dziecko, odprowadź, zaprowadź, tu.
No bo ja wiem, że on wrócił z pracy, gdzie miał natłok myśli, że zszedł ze sceny, gdzie były takie totalne emocje wyjechane w górę. I ja nagle, wiesz, po prostu z taką prozą życia przychodzę do niego i z takim, wiesz, tonem roszczeniowym trochę. I sama doceniłam to, że on też mnie nie atakuje, kiedy ja wracam z dyżuru. Kiedy ja na przykład dzieci są w przedszkolu, ja wracam z dyżuru o 12, gdzie wstanę o 5 rano. Ja już, wiesz, o 12 mam, jestem po pracy. I on po prostu jest w tym domu. I ja też nie muszę nic do niego mówić, bo ja się nagadałam przez 3,5 godziny z naszymi gośćmi, z kolegami, z koleżankami w pracy. I ja też chcę sobie przez 15 minut pomilczeć. I ja po prostu się nauczyłam instrukcji mojego męża, a on się nauczył instrukcji obsługi żony, czyli mnie. To jest tak, powiem ci, że dla mnie to on jest teraz, od tak go odczytuję. To jest tak proste i nie dochodzi przez to do spięć, bo ja wiem, że jeżeli ja powiem takie i takie zdanie, to zacznie się awantura, zacznie się jakaś sprzeczka. Więc jeżeli ja nie jest mi to absolutnie do niczego ta sprzeczka potrzebna, no to po co ja? Ja wiem, że tego nie ma co zaczynać. I dokładnie to dało mi możliwość tylko ten czas, który my jesteśmy razem. Bo na pierwszym roku naszego związku ja w ogóle znałam może 10% tego człowieka. 10%. I z każdym rokiem poznałam. No i z każdym rokiem bardziej się zachwycałaś, czy byłaś też trochę przerażona? Czy byłam przerażona? Nie. Wiesz co, bo wzięłam na męża faceta, który jest bardzo uczciwy, który ma zasady, który jest honorowy, który jest przede wszystkim facetem wiernym. To jest bardzo ważna rzecz, którego jestem pewna w 100%. I który wpuścił mnie do tego świata, więc ja z każdym rokiem jestem gotowa. A nie było wcale tak łatwo, bo Sebastian nie szykował się z tym wpuszczeniem wcześniej. Widzisz. Wiem, że to przecież był przedmiot wielu tutaj rozpraw w portalach plotkarskich także. Dlaczego Sebastian nie chce wpuścić tutaj nikogo do swojego życia? Ale dziewczyna, która ma taką otwartość na drugiego człowieka, taką radość życia i jest tak zbudowana przez swoją rodzinę i przez miłość rodziców, mogła to zrobić, bo może inna kobieta nie byłaby w stanie tego udźwignąć, bo gdyby też dźwigała jakiś bagaż doświadczeń i trochę nostalgii i smutku w swoim życiu, byłoby zdecydowanie jej trudniej takiego człowieka otworzyć. I ten Sebastian to los na loterii wygrał, że cię spotkał. Wiesz, ile osób mu to mówi, a on za, jasne, to chyba ja jej pomogłem, ją uratowałem. Powiedz, a jak radzisz sobie z jego ego? Bo przecież jak każdy artysta, każdy twórca, każdy, kto spragniony jest pozytywnej i takiej naprawdę emocjonalnej reakcji na swoją twórczość, włączając to nawet brawa, które dostaje i owacje, które dostaje. Jak sobie radzić z tym, że tego teraz nie ma, że tego jest mniej, że nagle jest tym kurem domowym, jak powiedziałaś? Jak sobie z tym, jak tym zarządzasz? Jakkolwiek, znaczy w niewielkim procencie, ale Sebastian jakoś gra. Tworzył teraz też przez ten okres płytę, mają gotowy materiał, czekają na wydanie zespołem tego materiału. I powiem ci, że on sobie to wszystko rekompensował w sporcie. Zaczął jeździć na motorze, wiesz, mówią, że kryzys wieku średniego, jeszcze do tego motoru się dołożyłam. Ale i naprawdę, tak jak on teraz trenował, ale to tylko wynika z potrzeby komfortu psychicznego. Sport mu daje. Czy ty też trenujesz? Wiesz co, tak. Na przykład biegamy razem. Ja jeżdżę dużo na rowerze. Więc mamy naprawdę dużo takich wspólnych rzeczy nas łączy, ale w jaki sposób żyje mi się z jego ego. Ja jestem osobą, która bardzo chwali, która wie, kiedy to ego potrzebuje. I ja mówię, Boże, Sebastian, kiedy jesteś wspaniały, kiedy jesteś cudowny, jak ty dobrze wyglądasz. Trzeba siebie chwalić, rozumiesz, za każdym po prostu razem, ale mi to przychodzi z wielką łatwością, dlatego że mi tato po prostu w domu mówił bardzo dużo komplementów. Ja jestem nauczona tymi komplementami ludzi obdarowywać. Ja za każdym razem, jak przychodzą do nas goście do programu, tak samo te komplementy wszystkim prawie, bo uważam, że
będąc gospodynią tego programu, ja jestem gospodarzem, tak jakbym zapraszała kogoś na tę kanapę do swojego domu, na swoje kanapy w domu, więc zawsze walczę o to i chcę, żeby ta atmosfera była miła. I tak samo, kiedy przychodzi mój mąż, po to z nim jestem i po to tworzymy związek, po to tworzymy rodzinę, żeby było po prostu miło. Dlaczego ma być niefajnie? Dlaczego mamy sobie, wiesz, nie mówić miłych rzeczy? Więc kiedy już wiem, że przychodzą czarne chmury i czarne chmury są nad naszym domem, to ja bardzo dużo chwalę. Bardzo. I uważam, że to jest niezwykle ważne, żeby się po prostu chwalić. I mój mąż też mnie chwali. Powiem ci, że na przykład tak jak na początku, ja się go zawsze po programie pytałam, a oglądałeś dzisiaj? To teraz za każdym razem jak wracam, on, no oglądałem, fajny był ten temat, to było fajne, to, to i to w dzisiejszym odcinku. Więc bardzo się cieszę, kiedy słyszę od niego jakieś takie miłe, wiesz, słowa po programie, kiedy wracam do domu. W małżeństwie bardzo ważne jest takie, wiesz, zgranie i granie na jednej nucie. I temperamenty, które są tak różne, mogą mieć z tym czasami problem. A jak to jest w takiej bardzo intymnej, osobistej sferze, kiedy na przykład, wiesz, ona chce, on nie. On nie chce, ona chce. Jak się dogadać? Wiesz co, akurat w tym przypadku, jeżeli o to pytasz, to nie ma najmniejszego problemu, żeby jednej stronie się chciało, drugiej się nie chciało. Akurat w tej kwestii kompromis to jest po prostu nasze kluczowe słowo. I powiem ci, Agatko, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że będąc w małżeństwie gra się do jednej bramki. My nie gramy na siebie pojedynczo na to, że mi jest wygodnie, ja teraz właśnie to chcę, tylko gramy na grupę, gramy na drużynę, na ten duet, bo jeżeli będziemy grać na duet, to on będzie sprawnie szedł do przodu. Jeżeli będziemy grali na siebie i tutaj nasze ego będzie przodowało, no to z marnym skutkiem i z marnymi efektami będziemy postępować do przodu. Wiele dziewczyn ma bardzo potężny problem z tym, że wokół ma mnóstwo doradców, mamy, teściowe, przyjaciółki, które wiedzą lepiej od nich samych, co jest dla nich dobre. Czy ty też konfrontujesz się z takimi doradcami, czy sama wewnętrznie decydujesz o tym, co jest dla ciebie dobre? Raczej słucham swojej intuicji, która mnie jeszcze w życiu nie zawiodła, ale też bardzo ważne jest mieć dobrych doradców, bo to nie sztuką mieć doradców wielu. Ale wiesz, o czym mówię. Mieć dobrych, dokładnie wiem, o czym mówisz. A zostaw go, jakby mi tak facet powiedział, to ja już bym go dawno kopnęła w 4 litery. Jakby to zrobił i to. Tylko każdy jest inny, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inny margines błędu dla drugiego człowieka. Każdy inne ma wartości dla każdego, co innego jest ważne w życiu. W momencie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i żadna moja koleżanka czy ten doradca nie przeżyje za mnie życia. Więc drogie dziewczyny, taki apel tutaj kierujemy, nie wiem, czy się do mnie dołączysz. Słuchaj przede wszystkim siebie, bo nikt za ciebie życia nie przeżyje. Nikt tak naprawdę tego ciężaru potem też za ciebie nie będzie dźwigał. I nawet jeżeli mleko się rozleje, jeżeli dokonałaś jednak złego wyboru, ale to ty go dokonałaś i nigdy nie zwalisz na drugą osobę. I to jest niezwykle ważne, że ewentualnie pretensje to można mieć tylko do samego siebie. Ja bym nie chciała zrzucać na nikogo odpowiedzialności i prosić, wiesz co, a ja mam zrobić tak, a czy mam zrobić tak? Nie, no to jest moje życie. Jeżeli ja je na takim etapie życia nie wezmę w swoje ręce, no to kurka wodna, no to kto za mnie przeżyje, kiedy faktycznie będą już takie poważniejsze kłopoty, a w momencie, kiedy będą takie poważniejsze kłopoty, to ci ludzie są po to potrzebni, żeby ciebie po prostu przytulili do serca, a niekoniecznie mędrkowali i mówili, och, widzisz, a nie mówiłem, tylko po prostu, żeby byli obecni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się, że bez mocnego poczucia własnej wartości i takiej siły wewnętrznej trudno sobie poradzić z tym. Ta niepewność, że nie wiem, co mam myśleć, co mam robić, albo potrzebuję wsparcia, żeby mi powiedzieli, czy dobrze myślę, czy dobrze robi, czy dobrze robię. Wiesz, buduje się od dzieciństwa. To prawda. Czym skorupka za młodą nasiąknie. Ale w momencie, kiedy mamy taką dziewczynę czy chłopaka, który wyszedł z domu niezbudowany, i który nie wie, jak się poruszać po meandrach różnych, związkowych, relacjach ludzkich,
to naprawdę można się dokształcać w tematach psychologicznych, można naprawdę korzystać z terapii, to nie jest nic złego, to już w obecnych czasach nie jest powód do wstydu. Naprawdę trzeba prosić o pomoc. Raczej tylko myślę, gorzej, że wstydem jest nie skorzystać z tego, jak ma się dokładnie problem. Więc wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy faktycznie ktoś chce się skonfrontować z osobą, która ma wiedzę na dany temat, jest zdecydowanie lepiej pójść do specjalisty niż pójść do koleżanki, która no, też może mało w życiu przeżyła, nie ma doświadczenia. Znaczy wydaje mi się, że też w takich sytuacjach bardzo dobrymi doradcami czy takimi osobami, które mogą coś szepnąć oprócz psychologów, są też osoby, które starsze, które bardzo dużo przeżyły, które dużo wiedzą. Ale wiesz, też perspektywa dla każdego jest zupełnie inna, bo jak na przykład taka babcia, która przeżyła powstanie, która przeżyła wojnę, która miała naprawdę ciężki los, która czasem nie miała co do gara włożyć, doceniała to, że ktoś był, doceniała to, że miała jedzenie. I trochę żyjemy w takich czasach, że przez ten dobrobyt, przez to, że my mamy te wszystkie dobra materialne, że mamy taką możliwość, łatwość komunikowania się, to czasem nam się po prostu troszeczkę przewraca w głowie, że my nie doceniamy tych ludzi, których mamy wokół siebie, nie doceniamy tego co posiadamy, bo jest wiele, na przykład ja mam wiele takich znajomych, które mówią: Jezu, jeszcze zrobię ten kontrakt, jeszcze zrobię ten projekt, jeszcze, jak już teraz kupię to mieszkanie, to ja już teraz będę szczęśliwa, po czym wprowadzają się do tego mieszkania z tymi pięknymi kreacjami, z tymi kontraktami, z tymi projektami, z tymi dyplomami i są w tym wszystkim tak samotne i tak nieszczęśliwe, że to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia. Widzisz, tak zbaczam w ogóle na różne tory, bo mam tyle myśli w głowie, bo to niezwykle ważny temat poruszyłaś, ale wydaje mi się, że osoby, które dużo przeżyły, które miały trochę gorzej często niż my, w innych trudniejszych czasach żyły, mogą nam doradzić z takiego punktu widzenia, żeby doceniać to, co się ma tu i teraz. Mówisz o relacji między starszymi i młodszymi ludźmi. Powiedz, jak tłumaczycie rzeczywistość dzieciom? Zadam ci parę pytań. Mhm. Wyobraź sobie, że jestem twoimi dziećmi i pytam cię: mamo, czym jest nienawiść? Mhm. Ja dokładnie, wiesz co, to się tłumaczę, jak ono na przykład czasem mówi takie słowa, które uważam, że nie powinny padać z ust pięciolatki, to ja jej dokładnie tłumaczę tak jak dorosłemu człowiekowi. Ja nie traktuję jej jako dziecka, że ja jej będę mówiła, że miś A mówi do misia B. Ty jesteś człowiekiem, ty wypowiadasz, te słowa mają moc. Jeżeli koleżanka, która jest, załóżmy, grubsza, o, jak słyszałam kiedyś, jak to się mówi, tak, wiesz, bo ty jesteś taka gruba i ty się nie zmieścisz. Ja mówię: Tosia, ale ty nie możesz powiedzieć tak. Wie, mamo, ona jest tylko taka troszeczkę grubiutka, ale wiesz, bo ona była taka kiedyś chora, bo ona brała leki. Ona wie, że powiedziała źle i potem za każdym razem, jak już się z nią spotykała, ja jej wytłumaczyłam, że nie można tak do kogoś mówić, bo to kogoś może urazić, ktoś się może czuć z tym niekomfortowo, komuś można sprawić przykrość. To ona dokładnie po każdej naszej rozmowie wiedziała, jakiego zwrotu ma już nie użyć. Bo to mówiła: wiesz co, kochana, wiem, że ci będzie ciężko wejść na tą półkę, to ja ci podstawię krzesełko. To było, wiesz, Paulino, a jak tłumaczysz dzieciom, a jak tłumaczysz dzieciom to, co się dzieje z naszym ciałem? Co to są cycki? Ja normalnie, wiesz co? Skąd się wzięły dzieci na świecie? Nie wstydzę chodzić przy dzieciach rozebrana. Ja nie mam dla mnie takiego tematu tabu, wiesz? Dlatego, że uważam, że... Tłumaczysz im, skąd się dzieci biorą na świecie? Dokładnie, rozmawiacie o tym. Tak. Ja na przykład ostatnio, wiesz, ja im tłumaczyłam, że jak rodzice się właśnie dużo przytulają, że to jest 3 i 5-latka, ona jeszcze nie zna pojęcia seks. Ona wie, że rodzice się przytulają i jak rodzice się przytulają i się kochają, to wtedy może pojawić się dziecko. I jak ostatnio leżeliśmy z Sebastianem, słuchaj, na łóżku, i ona: tatuś, nie przytulaj za bardzo mamusi, bo będę miała siostrę i brata, wtedy będę bardzo zazdrosna, bo nie będę leżała koło mamy. Więc już ma świadomość, dokładnie wie, że wiesz, to jest w ogóle takie zabawne, kiedy dzieciaki, jak my się przytulamy w ich obecności, od razu do nas przybiegają, przytulają się i mówią tak: jeju, my jesteśmy rodzina. Jesteśmy rodziną. Jezu, to jest tak wzruszające, że nieraz z Sebastianem się przy nich popłakaliśmy. Więc jeżeli, chciałam wrócić do twojego pytania, jeżeli ja wychodzę spod prysznica, wychodzę spod łazienki, przechodzę do pokoju, normalnie jestem tak, jak Pan Bóg, taką, jaką mnie Pan Bóg stworzył, absolutnie. A pięknie cię stworzył. Jakoś bardzo wyjątkowo był łaskawy dla ciebie.
Ale wiesz co, to był łaskawy, ale też dostałam łaskawych rodziców z przydziału, wiesz? Więc jakby to taki pakiet dostałam, tak mi się przynajmniej wydaje. Boże, może to nieskromnie zabrzmiało, ale doceniam bardzo. Paulino, powiedz, jak też odbierasz to, co dzieje się na świecie z tym, co tak bardzo nas wszystkich, nas, kobiety, dotyka? Bo ten ruch związany z prawami kobiet, z wyzwoleniem kobiet, nie odbywa się tylko w Polsce. To jest jakiś taki duch, który krąży po świecie już bardzo intensywnie, już bardzo na świecie czujemy to, że teraz jest taki moment, że to kobiety mają swój głos. Tego głosu już właściwie, myślę, nikt nie będzie w stanie uciszyć. Kiedyś może wcześniej tak, ale teraz już wiemy, bo to jest bardzo mocny głos. Ze względu na podziały, które zaszły, ze względu na nagonkę, że w momencie, kiedy nie jesteś jakaś konkretna, kiedy nie uczestniczysz, załóżmy, w tym strajku, mimo że popierasz ten strajk, jesteś już zła. I to dla mnie, tak przyznam ci, Agata, szczerze, nie ma nic wspólnego z tym, o co my kobiety walczymy. Bo w momencie, kiedy my walczymy o prawo do głosu, o to, żeby nas słuchano, o to, żeby doceniono, że my jesteśmy ważne, że my dokładnie jesteśmy na równi z mężczyznami, że my to my możemy decydować o sobie, o swoim ciele, o tym, jak zachodzimy w ciążę, czy rodzimy te dzieci, czy nie. I to zabrnęło do takiego punktu, w którym ja jestem przerażona, że o to, co my walczyłyśmy, tak naprawdę bardzo zepsułyśmy też poniekąd. Nie wiem, może to jest odważne to, co mówię, ale w momencie, kiedy walczymy o wsparcie kobiet i cały czas mówimy, że wspieramy się, atakujemy inne kobiety. I zauważ, jak sobie tak na przykład popatrzymy, mężczyźni nie atakują siebie nawzajem tak bardzo. Nie mówię o panach z polityki. Wiesz, zapytałam ciebie o to, bo wydaje mi się, że właśnie teraz jest taki moment, zwłaszcza przed świętami, żeby może poczuć taką prawdziwą solidarność wśród kobiet. No właśnie, ja marzę o tym, o to, co wszystkie kobiety walczą. My walczymy ciągle o tą solidarność, walczymy o to wsparcie i z każdym dniem ja widzę coraz mniej tego wsparcia takiego, my mówimy o tym, krzyczymy te hasła, ale coraz mniej go jest tak po ludzku, tak w czynach. Wiesz, bo to trzeba mieć na tyle otwartą głowę, żeby nie myśleć jedynie tylko o kobietach, które tam są, załóżmy, pod Sejmem, na jakiejś konkretnej ulicy strajkują. Bo Polska to nie jest tylko Warszawa i jeden strajk, tam jest zdecydowanie szersza i świat cały, tak? Mówimy tu o kobietach z całego świata. I ja w momencie, kiedy to wszystko postępuje, ja coraz mniej tej solidarności niestety między nami kobietami widzę. Jestem po prostu tym zasmucona, tak naprawdę zasmucona. I co by musiało się wydarzyć, żeby to odwrócić i żeby to zeszło na taki tor, od czego my od samego początku chciałyśmy i o co walczyłyśmy? Nie wiem. Nie wiem. A kiedy myślisz prawa kobiet, to o czym myślisz? Prawa kobiet? Że jest to prawo o decydowaniu o samej sobie, ze swoimi wartościami takimi, jakie każda z nas po prostu ma wewnętrznie. My się różnimy, każda z nas jest inna. Jedna wierzy, druga nie wierzy. Jedna jest w stanie usunąć płód, druga tego w stanie nie jest tego płodu usunąć. Niech każdy decyduje o sobie i niech każdy przeżywa, załóżmy, jakieś traumy, czy w ogóle tych traum nie będzie przeżywał, w swoim własnym zakresie, swoim własnym ja. Siła kobiet i prawa kobiet to jestem ja tu i teraz, ja z moimi wartościami, ja z moimi poglądami, ja z moimi prawami i ja z moim głosem. Ja, która zostawiam świat mojej córce, innym kobietom, innym dzieciom, wydaje mi się taki, jaki chciałabym, żeby był najlepszy dla nich. Świat równy, świat, że mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, świat bez podziałów, świat bez nienawiści, świat przepełniony miłością. Wiesz, że dzisiaj miałam gościa, który mówił o zwierzętach i powiedział, że jeżeli rodzi się zwierzę albinizmem, zwierzę albinos, które jest białe, tam nie ma rasizmu wśród zwierząt. Tam nie ma wykluczenia
odrębności, wykluczenia jednostki, która jest inna. One tego, zwierzęta tego nie zauważają, znaczy widzą, że jest inne w stadzie, ale akceptują w 100%. I myślę o takim świecie, którym, no to jest może idealistyczne podejście, który jest pełen po prostu miłości i spokoju. Paulino, tak pięknie o tym mówisz, że myślę sobie, że właśnie to mogłyby być życzenia dla nas kobiet w przestrzeni TVN Style, w przestrzeni, w której są kobiety, które tak bardzo potrzebują ciepła, serdeczności, ale też poczucia, że są ważne i że ich głos jest ważny i mają ogromną potrzebę bycia uszanowanymi. I to, co chyba dla nas kobiet jest najważniejsze, to żeby przede wszystkim spotkać się z tolerancją, z tym, żeby pozwolono nam decydować o sobie tak, jak my to widzimy, bo myślę, że jednak my kobiety udowodniłyśmy, że jesteśmy bardzo mądre, a najlepszym dowodem jest tego rozmowa z tobą dzisiaj. Bardzo ci dziękuję. Ja bym jeszcze chciała wszystkim tutaj widzkom, które nas będą oglądać, może panowie również, życzyć przede wszystkim też tego, żeby być niedoskonałym w swoich doskonałościach, żeby dać sobie luz, że możemy być często niedoskonałe, żebyśmy dały sobie luz, że nie musimy być perfekcyjne, że nie musimy być zawsze jakieś konkretne. Martyna też Wojciechowska ma takie piękne hasło, że jestem wystarczająca. Tak, wszystkie kochane kobiety, jesteście wystarczające. I wiesz, co ci powiem? Jedna z bohaterek mojego programu, który robiłam dla TVN Style, Ekstra Zmiana, na koniec programu zrobiła mi niespodziankę i wytatuowała sobie tutaj wystarczam. Piękne. Żeby zrobić mi niespodziankę, żebym poczuła, że ta cała lekcja, którą przeszłyśmy razem, dała efekt i chciała mieć taki stempel, wiesz, taką pamiątkę. Powiem ci szczerze, czekaj, że naprawdę... muszę napisać. Wystarczam, tak. I wydaje mi się, że to jest dla kobiet bardzo ważne, żeby usłyszały, że wystarczają takie, jakie są. Słuchaj, z przesłaniem. Nie wiem, czy widać. Chyba nie... Dziękuję ci, kochana. Na koniec życzę ci, Paulino, żebyś po prostu tak po ludzku była najszczęśliwszą dziewczyną pod słońcem, pod swoim własnym słońcem, które świeci tylko dla ciebie i dla twojej rodziny. Bardzo ci dziękuję i tobie również życzę, Agatko, żebyś nigdy nie straciła tej radości i pogody ducha, którą masz. Różnie z tym bywa, ale się nie poddaję. Żebyś zawsze czuła się potrzebna, bo nam kobietom jesteś niezwykle potrzebna i robisz kawał dobrej roboty. Wzruszyłaś mnie teraz bardzo. Dzięki wielkie, kochana. Wszystkiego dobrego. I ucałuj tam całą zakopiańską drużynę. Cholernie tęsknię za wami wszystkimi. Badaj. Trzymajcie. Badaj, to się wszystko skończy. Okej, za rok się umawiamy. Trzymaj się, kochana. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.